Według aktualnej wiedzy prawdopodobnie czwarty znany egzemplarz takiej monety. Proszę Państwa, na pozór moneta zwykła, grosz Zygmunta I Starego. Obok mam drugiego, analogicznie wyglądającego. Orzeł, legenda otokowa, data na końcu tejże legendy. Druga strona również spójna ikonograficznie. W trzech wierszach napis, nad nim korona. Proszę Państwa, cały diabeł, a raczej anioł, tkwi w szczegółach właśnie tejże korony. Tu mamy standardową koronę królewską. Natomiast na tym egzemplarzu rytownik zabawił się troszeczkę ikonografią i w obrażenia, w kabłąki korony wplótł postacie dwóch amorków. I to patrząc nawet na nie teraz przez obiektyw kamery, można chyba z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że jest to parka amorków, bo tutaj ewidentnie mi się rysuje dziewczęca twarz. Tutaj raczej powiedziałem, że to jest postać chłopieńcego amorka. Proszę Państwa, takie monety nadzwyczaj rzadko pojawiają się w handlu. Znany wcześniej był egzemplarz zbioru Frankiewicza, licytowanego na aukcji przed wojną w latach 30. Co ciekawe, proszę Państwa, aukcja Frankiewicza to jeden z największych zbiorów polskich licytowanych kiedykolwiek na aukcji i jedna z czterech wielkich kolekcji sprzedawanych w okresie Polski międzywojennej. Na kilkaset pozycji wystawionych, wyselekcjonowanych do sprzedaży w tej aukcji były sztuki naprawdę imponujące, które w ogóle się nie pojawiają obecnie w handlu. Co ciekawe, około miesiąca temu na aukcji w Danii pojawiło się kilka złotych pozycji ze zbioru Frankiewicza i te kilka złotych pozycji sprzedało się łącznie za chyba 1,2 miliona złotych w przeliczeniu, przy czym żadna z tych pozycji nie kosztowała poniżej 100 tysięcy, wszystkie były, chyba jedna była troszeczkę poniżej 100 tysięcy, natomiast najdroższa z nich była powyżej 400. Natomiast w latach 30., gdy pojawił się katalog aukcji Frankiewicza, Marian Gumowski, znany numizmatyk, zasłużony publicysta dla numizmatyki, napisał recenzję, sprawozdanie, informacje o tej aukcji do Wiadomości Numizmatycznych. Opisał ogólnie zbiór i wymienił grupę kilkunastu pozycji, jego zdaniem najciekawszych z tejże aukcji. Czyli my teraz zwrócilibyśmy uwagę na wielkie sztuki złote, piękne talary czy medale. Natomiast w grupie tych 15 sztuk Marian Gumowski, doświadczony wówczas już numizmatyk, wymienił właśnie grosza z amorkami jako jedną z najciekawszych pozycji na aukcji. Od tamtego czasu, proszę Państwa, moneta praktycznie nie występowała w handlu, przynajmniej nie mamy odnotowanych żadnych notowań. Dopiero w obecnym tysiącleciu, po 2000 roku, jeden egzemplarz pojawił się na aukcji Poznańskiego Domu Aukcyjnego w początkach wieku i kilka lat temu, być może w przybliżeniu około 2-3 lat temu, jedna sztuka pojawiła się na aukcji warszawskiego domu, jednego z warszawskich domów aukcyjnych. Następnie ta sama sztuka była notowana na innej aukcji. Czyli dotychczas mieliśmy notowania trzech sztuk i tu mamy czwartą sztukę, która obecnie u nas na licytacji, już w najbliższą sobotę. Jest ta moneta bardzo ładnie zachowana. No tutaj standardowo dla monet tego typu niedobicie centralnie, czyli niewypełnione w pełni wyobrażenia stempla, więc tutaj mamy słabo odbity dół korony i część napisów. Tu w efekcie brzuch orła słabo jest odbity, ale pięknie odbite legendy otokowe. Co bardzo istotne, bardzo ładnie odbita najistotniejsza część tejże monety, czyli korona z aniołkami, amorkami. I widać, jak ładnie zachowany jest ten egzemplarz. Czyli mamy tutaj zdrowe, połyskujące lekkim połyskiem srebro i delikatną, przyjemną patynę wskazującą należenie długo w zbiorze u kolekcjonera. Patyna zachodzi charakterystycznie od obrzeża, ciemniejsza miejscami. Bardzo ładna prezencja, powierzchnia żyje i olbrzymiej rzadkości, a jednocześnie typologicznie bardzo ciekawa, wyróżniająca się pozycja. Też, proszę Państwa, można zgodnie z obecnym trendem doszukiwać jakichś odmian typu odmiana napisowa, że na przykład będzie Sigismund bez D, bo się D nie zmieściło,
czy na przykład nie będzie kropki tutaj między prim a rex, albo będą dwie kropki, czy w innym miejscu będzie kropka, bądź jakieś inne skrócenie legendy, na przykład Polonii zamiast Polonie. I być może nawet takie odmiany napisowe będą pozycjami rzadszymi, czy niespotykanymi. Ale proszę Państwa, jak dla mnie, z punktu kolekcjonerskiego widzenia, czy obok siebie będą leżały 3 czy 4 grosze, które będą się różniły tym, czy mają kropkę między prim a rex, czy jej nie mają, czy mają Polonii, czy Polonie, czy Sigismund, nie ma takiego znaczenia. Natomiast jeżeli leżą dwie monety, które są zupełnie odmienne typologicznie, to ten zbiór dla mnie żyje, gdyż jak dla mnie przynajmniej ikonografia na monetach ma olbrzymie znaczenie i podobają mi się zbiory, w których każda moneta jest w jakiś sposób inna od drugiej. Owszem, specjalistyczne zbiory też cieszą, ich stworzenie daje dużo radości kolekcjonerom, natomiast na przykład oglądającym zdecydowanie bardziej się podobają zbiory, gdzie są właśnie urozmaicone typologicznie różnego rodzaju monety. Do tworzenia takich zbiorów poniekąd zachęcamy, gdyż na bawienie się w drobne szczegóły zawsze przyjdzie czas, a na początek stwórzmy zbiór, który będzie odmienny, urozmaicony, różnorodny typologicznie. Chociażby spójrzmy na naszą bieżącą aukcję, czyli możemy położyć grosza z amorkami, możemy mieć grosza zwykłego, możemy mieć na przykład trojaka dużego, trojaka małego, szóstaka, już tam się nie mieszczą w kadrze, zaraz zmniejszymy tutaj, szóstaka czy pół grosza. Na dobrą sprawę zbiór Zygmunta III z tej jednej tacki wyjęty, złożony z 6 sztuk monet, każda inna. Niewątpliwie każda zainteresuje patrzącego z boku, że dlaczego ten trojak jest mały, dlaczego ten duży, jeśli jeszcze jako właściciel czy budujący zbiór będzie w stanie uzasadnić, skąd te różnice, to nagle te monety zaczynają żyć, zaczyna za nimi stać historia i to jest właśnie, proszę Państwa, cały urok numizmatyki. Zachęcamy i jeszcze raz pokażmy przedmiot tegoż filmu, czyli grosza z amorkami 1546 rok. Olbrzymia rzadkość i bardzo charakterystyczna typologicznie moneta. Zdecydowanie polecamy.